Witam serdecznie moimi gośćmi Mariusz Mirek oraz przedstaw... Mikołaj Mirek. Mikołaj Mirek i... Martyna Mirek. I Martyna Mirek. Mirek, to twoje dzieci. Ja jestem też tutaj szczęśliwy, że nie tylko Galacticos występują u nas jako piłkarze, ale przychodzicie też ze swoimi rodzinami, pociechami. Chcecie zaszczepić tą piłkę nożną od małego? Znaczy wiesz co, u mnie to akurat, oni mają po mnie to, bo ja całe życie sport, piłka nożna to wiesz, moje, od małego moje pasja. Zaszczepiłem ich, trenują, ja ich trenuję, oczywiście, także wiesz, no cieszę się, że chodzą ze mną, są blisko mnie, dlatego jest cała przyjemność, że są razem ze mną, wiesz, także cieszę coś się, pięknego. Że mówię blisko. Coś pięknego, nasze oczy cieszą się podwójnie tak naprawdę, ale dzisiaj Galactic cieszy się też podwójnie, ponieważ wygrywacie drugą ligę. No powiedz mi tak szczerze, jak przystępowaliście na początku sezonu, takie były plany, takie były cele, żeby być mistrzem? Wiesz co, powiem tak, liczyliśmy na pierwszą piątkę, jeżeli by się udało awansować, to okej. Okay. Nie graliśmy nigdy na hali, jesteśmy, wiesz, na trawie gramy, więc jesteśmy halowcami. Zrobiliśmy mega progres przez te turnieje u ciebie, no i wyszło, udało się. Mamy mistrza dzisiaj, cieszymy się, no ale wiesz, szczebel wyżej, już trzeba się troszkę bardziej spiąć, trzeba bardziej popracować. Nie wystarczy raz w tygodniu trenować, no coś musimy bardziej popracować. Bardzo mądrze budujecie tę ekipę. Ty i Piotrek na czele tej ekipy rzeczywiście układacie te klocki tak bardzo mądrze, że te efekty są nie tylko na Pabu Dopem Futsal, ale też na Ekstraklasie Futsalu. Przed wami Orlik. Czy będą jakieś rozszady? Czy to będzie jednak stabilizacja tego, co już poukładaliście? Raczej powiem ci tak, no z Piotkiem, Piotrek mi pomaga, ja jemu. Składamy to fajnie, układamy to, staramy się jak możemy. Jeżeli chodzi o Orlika, na Orliku no dużo się nie zmieni. Będziemy mieć stabilizację, nie szukamy tak rotacji, żeby ktoś przychodził, odchodził. Nie, jednym składem tym samym. Mamy swoją kadrę już przygotowaną. Mamy też przygotowane sparingi, mamy przygotowanego Orlika, już jesteśmy przygotowani na tą ligę. Wiesz, druga liga, tam już jest wyższy szczebel, tam musimy też powalczyć, więcej trzeba zaangażowania, więcej tej pracy. No wiadomo, drużyny troszkę z wyższej półki, bo nie oszukujmy się, tam już co z pierwszej ligi spadają, więc będzie walka, będzie dobra rywalizacja. Mamy naszą ulubioną Pietruszkę, jest z nami. Tak. Ktoś tam jeszcze jest, instalacja była, nie? Instaltech. Instaltech jest, no będzie fajne pojedynki będą. Zresztą widziałeś jak było w trzeciej lidze, jak graliśmy, było co oglądać. No. Już się nie mogę doczekać, ja za tydzień też. Świętujemy. Na parkiecie, a za 3 tygodnie na parkiecie, ale już tym do zabawy. Jedną rzecz mogę powiedzieć? Proszę bardzo. Chciałbym pozdrowić mojego ulubieńca, Szeliego. Szeli, widzimy się w tym roku, nie odpuszczę tego Pabu Dopem, także do zobaczenia, mam nadzieję, że w końcu się spotkamy. A być może spotkamy się na gali. O, na gali na pewno, nie? Dziękuję za wywiad i gratulacje. Pomagajcie. Wszystkiego dobrego.